edycję konkursu, to znaczy drugi etap tak naprawdę konkursu, który polegał na tym, żeby zaprojektować beton, który będzie miał wytrzymałość między 35 a 40 megapaskali, ale przy okazji, żeby miał jak najmniejszy ślad węglowy. Proszę Państwa, bardzo trudne zadanie. Przewidywaliśmy to i faktycznie tak naprawdę wyniki badań, które dzisiaj przeprowadziliśmy o godzinie 15.30 pokazały, że niewiele zespołów podołało tak naprawdę temu końcowym zadaniu. Bardzo się cieszę wręczyć taką nagrodę, dlatego że w Lafarge bardzo dążymy do obniżenia ślad węglowy. Wszystkim chciałem serdecznie podziękować i pogratulować. Nieważne, czy jesteście w finale, czy nie, ponieważ to jest pasja do betonu i pasja do tego, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Piąte miejsce w siódmej edycji konkursu Power Concrete zajął zespół w składzie Piotr Molenda, Maciej Nowak, Przemysław Pudlik, Kamil Ślusarczyk, Artur Paszkowski. Gratulacje, grupa Cement do Żaru! A zespołem czwartym został zespół w składzie Paweł Jabłoński, Paweł Kość, Marcin Galusek, Stachema Polska, zespół numer jeden! Czujecie te emocje tutaj? O, Boże mój! Dobra, trzecie miejsce. Zespół w składzie. Paweł Tarasiuk, Łukasz Banach, Daniel Pilipczuk, Betrans! Zespół tak liczny, reprezentacja skromniejsza. Ale pewnie tamci już zajmują ławy w barze i trzymają miejsce dla wszystkich. Duże brawa, dziękuję. Drugie miejsce. Z nagrodą pieniężną w wysokości 6,5 tysiąca złotych zajmuje zespół w składzie. Czytać? Nie, może jeszcze chwilę. Dobra, czytam. Jacek Gil, Michał Czubała, Kamil Fix, Patryk Kucharski, Mix Beton, Atlas, zespół łączony. Mamy to! Ale akcja! Średnia wytrzymałość doskonała. Gratulujemy! Dzieci o tym śnią. Mężczyźni, kobiety o tym marzą. Inżynierowie chcą doznać tego zaszczytu. Chcą poczuć tę chwałę i tę sławę, którą daje zwycięstwo w konkursie Power Concrete. Pomysłodawca konkursu, profesor Jandeja, siwieje za każdym razem, jak ogłaszamy kolejne wyniki, patrząc, czym dzisiaj jest technologia, rozumiejąc doskonale, czym jest technologia i rozumiejąc to, jak doskonale opanowaliście to rzemiosło. Rzemiosło produkcji betonu niezwykłe, drodzy Państwo. Cyprian Pełczyński, Damian Klamka, Piotr Szczepaniak, Stachema, zespół drugi, duże brawa! Zadanie polegało na tym, żeby osiągnąć wytrzymałość pomiędzy 35 a 40 megapaskali. Że ślad węglowy betonu średnio 200 kg, mniej więcej na 1000 kg betonu. Oni zaprojektowali, wykonali beton, którego średnia wytrzymałość to 37,5 megapaskala. A ślad węglowy 134. Do nich się będą ustawiać teraz kolejki. Duże, duże brawa i fanfary raz jeszcze. Ja wcale się nie dziwię, jak widzę łzy w ich oczach,